O zabranie głosu prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, to 96 marsz. Tyle marszów, ile ofiar katastrofy smoleńskiej. I to jest pierwsza przesłanka, pierwsza, choć nie decydująca, dla której mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli chodzi o te marsze, które są, czy były, już dziś użyję czasu przeszłego, organizowane co miesiąc, to jest to marsz ostatni. Kończymy. Kończymy, ale przede wszystkim dlatego, i to jest ta przesłanka główna, że doszliśmy do celu. Tam już odsłonięto pomnik, niedaleko stąd. W pięknym miejscu, na placu Piłsudskiego. Stoi postument w miejscu przyszłego pomnika Lecha Kaczyńskiego. I ten pomnik jest już w przygotowaniu. Tylko względy techniczne spowodowały, że dziś nie mógł być odsłoniony. Będzie odsłonięty, jak wszystko na to wskazuje, 10 listopada. I to jest ta druga sprawa, którą żeśmy załatwili. Bo ja przypominam, nie zacząłem o tym mówić przed kilku miesiącami, jak to pisały media, że skończymy wraz z załatwieniem tych spraw, ale tak mówiłem od wielu lat. Te marsze są po to, żeby doszło tu w Warszawie do upamiętnienia i te marsze są po to, żebyśmy doszli do prawdy. I teraz słów kilka o prawdzie właśnie. Otóż mamy już raporty, które mają charakter wstępny, jeszcze nieostateczny. Jeszcze przed nami badania w Stanach Zjednoczonych zeskanowanego samolotu, takiego samego jak ten, który się rozbił pod Smoleńskiem. Mamy przed sobą jeszcze to wszystko, co będą czynili wybitni, najwybitniejsi w skali światowej specjaliści od katastrof lotniczych, którzy zostali zatrudnieni przez prokuraturę i dopiero wtedy, kiedy już to wszystko będzie gotowe, to będziemy mogli powiedzieć na 100%, jak było. Bo dziś wiele spraw jest jeszcze niewyjaśnionych. Ale można powiedzieć, że część spraw już została wyjaśniona, a droga do wyjaśnienia innych jest otwarta. W życiu społecznym rzadko się zdarza, by jakieś cele można było osiągnąć w 100%. Myśmy osiągnęli tak wysoki procent tych celów, że mogę spokojnie powiedzieć, że zwyciężyliśmy. I jeśli mam tutaj przy sobie, a ci, którzy bywali na marszach wiedzą, że to po raz pierwszy jakąś kartkę, to tylko dlatego, że nie chcę pominąć nikogo, komu trzeba w tej chwili podziękować. Tu są nazwiska tych, których za chwilę wymienię, po to, żeby im z całego serca za udział w tych marszach, ich organizowanie pod różnymi względami, za udział w mszach, za różnego rodzaju działania podejmowane w tym celu, by to wszystko, co czyniliśmy, naprawdę trwało, by to wszystko znalazło tutaj choćby ten skromny wyraz, to skromne podziękowanie. Oczywiście chcę bardzo mocno podkreślić, miesięcznice trwają. Poranna msza, wieczorna msza,
Będziemy składali oczywiście wieńce pod pomnikami, a sądzę, chociaż takiej decyzji jeszcze nie ma, to jest tylko mój sąd indywidualny, że co rok będziemy maszerować, że kolejne rocznice te marsze będą, ale już tylko raz na rok. Najpierw muszę wspomnieć tych, którzy byli z nami, ale już odeszli, zmarli. Ksiądz Feliks Folejewski, druhna Hanna Szczepanowska, pseudonim Heban, Andrzej Stępień, Edward Mizikowski, Wiktor Domuchowski, Irena Gotomska-Wodnicka, Adam Lewandowski, Barbara Gontarska, pan Zdzisław, tu nazwiska nie jesteśmy w stanie ustalić, Barbara Chojnacka, Małgorzata Wrochna. To te osoby, które były czynne w przygotowaniu marszów, uczestniczyły w nich w różnych rolach, a które Bóg zabrał już do siebie. Chciałem oddać im hołd. Nie można im już podziękować, bo nie ma ich wśród nas, ale chciałbym przypomnieć nazwiska. Chciałbym, żebyśmy o nich pamiętali, bo dobrze przysłużyli się naszej sprawie, dobrze przysłużyli się ojczyźnie. Muszę podziękować komuś, kto był w tych marszach, chociaż to nie była jego główna rola. Antoniemu Macierewiczowi. Wiele lat bardzo ciężkiej pracy, różnego rodzaju eksperymentów, czasem udanych, czasem nieudanych, różnych hipotez potwierdzanych i niepotwierdzanych, ale przede wszystkim ta stalowa wola, która doprowadziła do tego, że mimo bardzo ostrego przeciwdziałania jesteśmy dzisiaj już nieporównanie bliżej prawdy niż byliśmy 8 lat temu czy 7 lat temu. Chciałbym podziękować braciom kapucynom, podziękować za to, że to u nich się zaczęło, bo pierwsza msza, a później marsz, nie pod pałac prezydencki, tylko na plac teatralny, to ta pierwsza msza odbyła się w kościele kapucynów na Miodowej. Później okazał się dużo, dużo za mały, ale kapucyni nam pomagali przez cały czas. No jednego z nich będę musiał za chwilę wymienić. Bo to zupełnie szczególna postać, jeżeli chodzi o te nasze przedsięwzięcia, nasze marsze. Ale przed nim jeszcze wymienię księdza Bogdana Bartołda. Człowieka, bez którego tę mszę w katedrze by się nie odbywało. Księdza proboszcza, księdza prałata. Naprawdę nisko mu się kłaniam, bo wiem jak było. Wiem jak było trudno. Być może część z Państwa też wie i dlatego te podziękowania są szczególne. Ale również szczególne podziękowania mam dla ojca Zdzisława. Ojca Zdzisława Tokarczyka. Stoi tutaj, jest zawsze z nami, jest wspaniały. To nasz ojciec, ojciec duchowy. On nas przeprowadzał przez te trudne czasy i doprowadził do zwycięstwa. I chciałem podziękować także, choć nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich nazwisk, może wymienię jedno, księdza Małkowskiego, tym wszystkim kapłanom, którzy byli z nami, byli na mszach, byli tutaj pod pałacem, modlili się. Trzeba o nich pamiętać. To naprawdę wielka, wielka zasługa. Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, w którym będziemy mogli wymienić także wszystkich bezpośrednio po nazwisku. Dzisiaj to było z różnych względów niemożliwe.
Chciałbym wspomnieć i podziękować bardzo serdecznie obrońcom krzyża. Panu Stanisławowi Krzyżakowi. Jest tutaj chyba wśród nas. Jest tu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To było prawdziwe bohaterstwo, prawdziwy heroizm przez tyle lat tutaj stawać z tym krzyżem także naprzeciw tych, którzy mieli złą wolę i odrzucali wszelkie zasady, wszelką kulturę. Ci, którzy nieustannie próbują nas zwalczać, ale którzy przegrywają, przegrywają, można powiedzieć, na głowę. Ewa Nowacka, Grażyna Pawelczyk, Łucja Sawicka, Joanna Burzyńska, Jan Korcz, Tadeusz Majak. To są te główne postacie. Niektóre z nich są tutaj. Widzę je, nawet panią Jannę tutaj widzę. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za krzyż, za te dyżury tutaj przy wieńcu. Każdego dziesiątego za przeżycie, dzielne przeżycie tego trudnego czasu. Chciałem podziękować służbie porządkowej, wolontariuszom, organizatorom, Maciejowi Wojsikowi, Cezaremu Jurkiewiczowi, no, którego rola tutaj jest w ogóle niezastąpiona pod wieloma względami, nie tylko chodzi o straż. Jarosławowi Lewandowskiemu, Dariuszowi Jańczy i Strzelcom Rzeczypospolitej. Szczególne podziękowanie kieruję do obecnego tutaj i dziś, i właściwie niemalże zawsze, pana ministra Jana Kasprzyka. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To jest też jedna z tych postaci, tych osób, bez których po prostu to wszystko byłoby zupełnie niemożliwe. Dziękuję tym, którzy zorganizowali nagłośnienie Michałowi Sakiewiczowi i Zbigniewowi Niezapisowskiemu. Chcę podziękować pani, i to szczególnie podziękować, naprawdę z takim głębokim ukłonem, pani Halinie Łabonarskiej i pani Katarzynie Łanieckiej, dwóm wielkim aktorkom, które były zawsze z nami. Ja powiedziałem kiedyś pani Katarzynie, że gdybym w ogóle nie wiedział, co to jest aktorstwo i tylko słuchał, jak ona czyta pismo, to już bym się dowiedział. I to samo dotyczy pani Łabonarskiej. To naprawdę było bardzo, bardzo cenne. I pan Jerzy Lej, to samo. Siostra Małgorzata Jabłońska, Barbara i Marek Wysoccy, Bernard Oleszek, Małgorzata Gwara. To są osoby, którym też chciałbym bardzo serdecznie podziękować. I chciałbym bardzo podziękować tym, którzy organizowali dla nas muzykę. Pani Agacie Sapiesze, Piotrowi Rachoniowi, Bogdanowi Cichemu, Urszuli Kiper, Bartłomiejowi Kiperowi, Andrzejowi Towarnickiemu, Rafałowi Wilczakowi i Tomaszowi Wołowcowi. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wreszcie dziękuję Gazecie Polskiej, Tomaszowi Sakiewiczowi, ale przede wszystkim w pas się kłaniam Anicie Czerwińskiej. To naprawdę osoba, bez której nie tylko w tej warszawskiej skali, ale także w skali ogólnopolskiej, bo przecież to była akcja ogólnopolska, nic byśmy nie zdziałali. Naprawdę, pani poseł, pani Anito, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pani na pewno tu za chwilę zabierze głos, jak zwykle, ale powtarzam, bez pani Anity, na szczęście dzisiaj już też pani poseł,
niczego byśmy nie zdziałali. Także wielkie, wielkie podziękowania. I podziękowania dla wszystkich, którzy tutaj przychodzili. Dla tych, którzy byli tutaj zawsze, albo prawie zawsze. Dla tych, którzy bywali tu od czasu do czasu. I także dla tych, którzy bywali tutaj tylko co rok, albo nawet rzadziej. Każdy z was przyczynił się do tego, że możemy powiedzieć, po raz kolejny to mówię, zwyciężyliśmy. Zwyciężyliśmy. Za chwilę pójdziemy jeszcze pod pomniki. To będzie takie uwieńczenie naszego zwycięstwa. Warto było. Przysłużyliśmy się ojczyźnie, przysłużyliśmy się prawdzie, godności Polski, godności Polaków.